Cześć, nazywam się Monika Tokarska i chciałam Cię dzisiaj zaprosić do krótkiej praktyki jogi. Dlaczego krótka? Dlatego, że często nie mamy zbyt dużo czasu dla siebie, dla ćwiczeń, a na taką krótką praktykę myślę, że znajdziecie czas. I lepiej jest ćwiczyć regularnie, a krócej, niż raz w tygodniu katować się przez kilka godzin. I dlatego mam dzisiaj dla Was sekwencję, która wpłynie na całe ciało. Możecie sobie ją dowolnie wydłużać bądź skracać, jeżeli jest taka potrzeba. Wydłużać przez to, że dłużej utrzymujecie pozycję, a skracać przez to, że krócej. Możecie też połączyć z oddechem, czyli jedna pozycja to jest wdech, druga pozycja to jest wydech. Możecie też sobie tą sekwencję kilkukrotnie powtarzać. Także od Was zależy, co z nią zrobicie. O, mój kotek tam widzę, że przeszkadza i stuka. I przede wszystkim oddychamy. Cały czas skupiasz się na swoim ciele i na oddechu. Oddech spokojny, spokojnie oddychamy sobie przez nos. Spokojny, długi wdech przez nos i spokojny, długi wydech. Jeżeli w jakimś momencie będziesz potrzebować mocniejszego mocy, więcej mocy, wtedy zrób sobie wydech przez usta. Natomiast też staramy się, żeby wyciszać ciało na tyle, żeby ten oddech płynął przez nos. Ale oczywiście nic się nie stanie, jak zrobisz wydech przez usta. Wychłodzisz się, dodasz sobie mocy, ale wdech zawsze przez nos. I oczywiście ćwiczysz na miarę swoich możliwości w swoim zakresie ruchu, także nic się nie przejmuj, jeżeli nie wszystko wygląda tak, jakbyś chciał od razu, chciała, na spokojnie do wszystkiego dojdziesz. No to zapraszam. Zaczniemy sobie od Tadasany. Stajemy ze stopami połączonymi, stopy mogą być też na szerokość bioderek. Wyciągnij sobie palce do góry, wydłużając podeszwy stóp. Odłóż duże palce, małe rozszerzamy na boki. Stajemy równo na całych stopach i na przodach, i na tyłach, na lewej, na prawej nodze. I wyobrażasz sobie, że chcesz rozdzierać matę na boki. Kolana są odblokowane. Neutralna miednica, poszukamy jej, chwytamy za bioderka, ja się obrócę bokiem. Pochylasz bioderka do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu, jeszcze raz przód, tył i zatrzymaj po środku pomiędzy tymi dwoma wychyleniami. Dół brzucha, pępek, przyciągasz do kręgosłupa, czyli aktywujemy mięsień poprzeczny brzucha, mięsień głęboki brzucha, który nam podtrzymuje lędźwia, stabilizuje. Wydłużamy się, wyciągamy przez czubek głowy do sufitu. Otwórz sobie klatkę, barki, łopatki ściągasz w dół. I broda delikatnie jest cofnięta. Z wdechem unieś ręce, wyciągnij się do sufitu i połącz dłonie, wydech. Jeżeli nie masz problemów z szyją, możesz spojrzeć za dłoni. Oddychamy. Spokojny wdech przez nos i spokojny wydech. Oddech ciągniesz do dolnych żeber, z wdechem dolne żebra się otwierają. Do boków, do przodu i do tyłu, a na wydechu żebra się kurczą. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Z następnym wdechem unieś ręce. I wydech, skłon do boku. Wyciągamy bok ciała. I wracamy. Wdech. I wydech. I jeszcze wdech. Wydech. I wdech, i wydech. Wracamy do centrum, schodzimy do pozycji krzesła, bioderka wysuwasz do tyłu, uginają się kolana, trzymasz dalej mięśnie brzucha, proste plecy, wydłużone. Od Ciebie zależy, jak nisko sobie zejdziesz w tej pozycji, im niżej, tym ciężej, także sami sobie ustawcie. Mocne plecy, mocne mięśnie brzucha, ręce schodzą na wysokość klatki i z wydechem odkręcasz się na wydłużonym kręgosłupie, odkręcasz się, otwierasz ręce do sufitu. I wydech, wracamy. I wdech, druga strona.
i wydech. I jeszcze wdech. Wydech. I wdech. Wydech. Wyjdź sobie do góry, odpychając się od nóg. Wdech, wyciągamy się. I wydech. Troszkę sobie pobalansujemy. Stajemy na lewej nodze, szeroko palce stóp. Wyciągasz się i unosisz prawą nogę i ręce. Stopa ładnie obciągnięta, wdech. Z wydechem doprostuj nogę. Wdech, wracasz. Wydech, otwórz do boku, nie skręcaj biodra, czyli otwierasz kolano w swoim zakresie. I wracasz. Wdech, wydech, lewa ręka na prawe udo, skręcasz się za siebie. I powolutku wróć. Wdech, powtarzamy. Wydech. Wdech, wydech, otwórz. Wdech, przechwyć udo, wydech. I wracamy. Wdech, wydech, opuść. Druga noga, przygotuj się, dobrze się uziemiasz. Prawą stopą teraz i druga noga do góry. Wdech, wydech. Wdech, wydech, otwórz. Wdech, wydech, przechwyć udo i skręć się za siebie. I wracamy. Jeszcze raz. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. Przechwyć udo i skręt kręgosłupa za siebie. I wracamy sobie. Wdech, wydech, opuść. Troszkę porozluźniaj. Rozszerzamy teraz szeroko nogi, palce patrzą sobie na zewnątrz, pięty są w środku. Aktywujemy mięsień głęboki, mięsień poprzeczny brzucha, czyli dół brzucha i pępek do kręgosłupa. Wydłużona pozycja. Wdech, wyciągnij, wydech, kolana otwierają się w linię ze stopami. Schodzisz na miarę swoich możliwości. Wdech i wydech. Pilnuj, żeby kolana nie wchodziły do środka. Wdech, wydech. Otwieramy bioderka, wdech, wydech. I jeszcze wdech, wydech, zatrzymaj się. Popraw pozycję, weź wdech i z wydechem skłon do boku. Popatrz sobie na sufit. I wdech, wróć. Wydech, druga strona. I to samo. Spróbuj spojrzeć na sufit. Poczuj, jak pięknie otwierają się przestrzenie między żebrami. Wdech, wydech i wdech, wydech. Jak nie mówię wdech, wydech, to nie znaczy, że nie oddychamy. Dalej oddychamy. I wróć. Zejdź sobie na podłogę i teraz naprzemiennie schodzisz. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Powoli poczuj, jak twoje nogi się otwierają. I zatrzymaj się na lewej nodze. Możesz zatrzymać się tutaj, jeżeli taki jest twój zakres ruchu. Zatrzymaj się, wydłuż plecy. I oddychaj, a możesz spróbować zejść sobie niżej, unieść stopę do sufitu. Jeżeli unosi ci się pięta, jest ci za ciężko, możesz sobie pomóc kostką do jogi podłożyć. Oczywiście może to być też książka, jeżeli nie masz kostki do jogi. I albo podpierasz się, albo próbujesz połączyć dłonie, wyprostować kręgosłup. Chwilka na oddech. I połóż lewą dłoń na podłogę. Wdech i wyciągnij bok ciała. Tutaj lewym ramieniem jeszcze sobie odpychasz kolano. Poczujesz, jak otwierają się ładnie bioderka. I powoli przechodzisz sobie na drugą stronę. I to samo. W swoim zakresie, jeżeli czujesz, że jakaś strona
na jakąś stronę jest Ci trudniej, to zatrzymaj się na tej stronie troszeczkę dłużej, tak żeby wyrównać dysproporcje w ciele. I prawa ręka na podłogę. Wyciągnij lewy bok ciała. Otwieraj kolano, tak żeby było nad stopą. I połóż rękę. Unieś pośladki, zbliż sobie nieco stopy. Stopy będą teraz na szerokość barków. Palce są na zewnątrz, pięty są w środku. Schodzimy do malasany. Kolana znowu się uginają i znowu idą w linię ze stopami. To może być Twój zakres ruchu. Możesz tutaj sobie zostać, wyprostować ładnie plecy, oddalić barki od uszu. Albo spróbować zejść niżej. I tutaj znowu można sobie użyć kostek albo książek pod pięty. Jeżeli jest Ci za ciężko, jeszcze nie masz odpowiedniego zakresu, tutaj w stawach skokowych achillesy nie są powyciągane, więc możesz sobie pomóc w ten sposób. Łokcie napierają na wewnętrzne części kolan, dłonie napierają na siebie. Otwórz klatkę i chwileczkę zatrzymaj. Możesz sobie zamknąć oczy, pooddychaj chwilę. Poczuj, jak każdy wdech idzie w stronę Twoich dolnych żeber. Na wdechu dolne żebra się otwierają na boki, do przodu, do tyłu. A na wydechu żebra się kurczą. I przechwyć podłogę. Odkręć stopy, wyjdź pośladkami do góry, zbliż sobie stopy na szerokość bioderek. Uttanasana, ja się odkręcę bokiem. Na początek możesz sobie ugiąć kolana, puścić luźno tułów, zapleć sobie dłonie o łokcie, puścić luźno głowę, barki i troszeczkę się rozluźnić, pobujać. Jeżeli nie możesz obniżać głowy, to zatrzymaj się wyżej, podeprzyj się, niech głowa będzie przedłużeniem kręgosłupa, trzymasz sobie proste plecy i wtedy głowa nie będzie poniżej bioderek. Także zatrzymaj się w swoim zakresie, a jak możesz dawać głowę w dół, to luźno puszczamy. I teraz możesz pogłębić pozycję, wyciągając pośladki do sufitu, prostując nogi. Każdy skłon zaczynamy od bioder, czyli jeżeli Twoje biodra pochylają się do tyłu, nie jesteś w stanie pochylić ich do przodu, to nie męcz kręgosłupa, tylko podeprzyj się wyżej na kostkach albo na książkach, wyprostuj plecy, głowa przedłużeniem kręgosłupa i trzymasz pozycję, nogi próbujesz doprostować. Dopiero jak puszczą napięcia w tyłach ud i będziesz w stanie obniżyć bioderka, wtedy sobie schodź coraz niżej. I jeżeli ktoś chce pogłębić jeszcze pozycję, może sobie włożyć dłonie pod stopy i troszeczkę się dociągnąć do nóg. Poczujecie przyjemne rozciąganie w tyłach nóg pod kolanami, w łydce. I w każdej pozycji możecie sobie zostać tyle czasu, ile będziecie chcieć. I powolutku wychodzimy. Ja się już do Was odwracam. I rozszerzymy sobie jeszcze stopy szeroko. Zewnętrzne krawędzie są równoległe do boków maty, czyli duże palce są w środku. I ta sama zasada. Jeszcze się na chwilkę obrócę. Ta sama zasada. Możesz, jeżeli nie jesteś w stanie zejść niżej, zatrzymaj się, wyprostuj plecy, podeprzyj się. Możesz sobie też ugiąć kolana, jeżeli mimo wszystko kostki są za nisko. Ugięcie kolan też Ci pozwoli na to, żeby wydłużyć kręgosłup. A jeżeli masz zakres ruchu, obniżasz się
i zrobimy sobie skręty kręgosłupa w tej pozycji. Jedna ręka idzie na środek, plecy są wydłużone, trzymasz głowę, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Odpychasz się, odkręcasz bark do sufitu i wyciągnij rękę. Tu mamy wdech. I na wydechu zamieniamy ręce i druga strona. Poczuj, że twoje plecy są wydłużone i dopiero się dokręcasz do sufitu. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Odkręć sobie teraz prawą stopę w prawo. Unosisz tylnią piętę. Ugięte kolano. Z przodu kolano jest nad kostką. Tylnia noga wydłużona. Pomóż sobie wyjść. Jesteśmy w wysokim wypadzie. Spróbuj skorygować delikatnie miednicę, tak żeby kość ogonową podwijać pod siebie. Poczujecie mocne rozciąganie tutaj z przodu bioderka. Wdech. Wyciągnij ręce. Barki w dół. Oddychamy. Od ciebie zależy, jak nisko schodzisz, jak mocno chcesz pracować. Im niżej, tym oczywiście ciężej. I teraz na wydechu przechwyć udo. Dokręć się do uda. Druga ręka za ciebie. Spróbuj spojrzeć za ręką. Możesz tak zostać, a możesz spróbować pogłębić pozycję do kąta skręconego, opuszczając rękę na podłogę albo na kostkę i wydłużając drugą rękę do sufitu. I powoli odkręcamy się. Teraz odkręć biodro, skręć stopę, opuść piętę. Stopa jest po skosie, biodro jest otwarte. Kąt rozciągnięty, możesz mieć rękę na udzie. Wyciągnąć bok ciała, czyli jedna linia, ręka, tułów i noga, klatka otwarta, albo schodzisz sobie za nogę. Wszystko zależy od tego, czy masz zakres ruchu, czy możesz jeszcze bardziej obniżyć bioderka. Poczujecie, jak mocno pracuje udo. Możesz patrzeć albo na sufit, albo przed siebie. I oddychamy. I teraz powoli przez przód przechodzisz sobie na drugą stronę. Teraz prawa stopa, pięta uniesiona, tu z przodu kolano ugięte. Pomagamy sobie wyjść. Podwiń kość ogonową, spróbuj delikatnie skorygować miednicę. Poczuj wyciąganie z przodu bioderka. Wdech, unieś ręce, barki. Barki są z dala od uszu, nie ściskamy tutaj. Przy uszach. Oddychamy. I teraz przechwyć prawe udo, lewa ręka za ciebie. Spróbuj spojrzeć. I znowu możesz pogłębić pozycję. Zejść sobie niżej do kąta skręconego. I powoli odkręcasz biodro, otwierasz je, piętę doklejasz, stopa po skosie. Możesz być wyżej albo niżej. Otwórz klatkę, jedna linia w ciele, bark z dala od uszu i oddychasz. Odkręcamy się do nogi z przodu, palce dłoni szeroko, dłonie pod barkami, stopa idzie sobie do tyłu, do pozycji deski. Ściągnij pięty do podłogi, jedna linia w ciele, mocne mięśnie brzucha przyciągaj do tyłu, do kręgosłupa. Odepchnij się od barków, jak jest za ciężko, opuść kolana, skrócona wersja deski,
ciało od kolan w jednej linii. Nie puszczaj luźno brzucha w dół. I jeszcze deski boczne. Odkręć stopy na krawędzie. Jedna stopa może być przed drugą, będzie łatwiej. Jak jest za ciężko, dolna noga idzie do tyłu, stopa. Ustaw stopę z kolanem równo z dłonią i wyciągnij się, otwórz. A jeżeli chcesz sobie utrudnić sprawę, możesz sobie umieścić stopę na stopie. Oddychamy. I wracamy sobie do centrum. I druga strona. Odkręć się. Ustaw sobie taką wersję, jaka Ci odpowiada. Odpychamy się od dłoni, która jest na podłodze. Wysoko bioderka. Mocny podpór na jednej ręce. I nie wstrzymuj oddechu. Dalej oddychasz. Żeby mieć siłę do ćwiczeń, mięśnie potrzebują tlenu. I wracamy. Wypchnij biodra do góry. Stopy na szerokość bioder. Głowę zagłębiasz pomiędzy ramionami. Wydłużasz plecy. Pies z głową w dole. Jesteśmy odwróconą literką V, a nie takim dziwnym stołem. Czyli jeżeli Twoja głowa jest nad dłońmi, zagłęb głowę pomiędzy ramiona. Tu możesz potrzebować uniesienia pięt, bądź nawet ugięcia kolan. I najważniejsze są wydłużone plecy. Z czasem nogi się wyprostują i z czasem pięty dojdą do podłogi. Także nie myśl o tym, żeby koniecznie te nogi wyprostować, umieścić pięty przy podłodze. Myślisz o tym, żeby mieć wydłużony kręgosłup. Barki odsuwasz od uszu, czyli barki idą w stronę pośladków. Jeszcze sobie pochodź, pooginaj jedną, drugą nogę. Cały czas skup się też na swoim oddechu i spróbuj oddychać spokojnie przez nos, wydłużając każdy wdech i każdy wydech. I zatrzymaj, jeszcze pobujaj bioderkami na boki. I ugnij kolana. Kolana na szerokość bioderek, połącz duże palce stóp. Możemy zastosować, słuchajcie, też klasyczną wersję, gdzie kolana są połączone, albo właśnie rozszerzyć je na szerokość bioder, tak żeby zmieścić nasze brzuchy i klatki. Wydłuż plecy i rozluźnij się. Jeżeli masz za daleko do podłogi, podeprzyj się na piąstkach z dłoni albo na kostce do jogi. Możesz sobie też podłożyć poduszkę. Chodzi o to, żeby ciężar ciała przesuwać w stronę pięt, a nie żeby koniecznie dotknąć czołem do podłogi. Rozluźnij barki, zamknij sobie oczy i chwilkę pooddychaj. Oddychając też teraz do pleców, czyli poczuj jak z wdechem żebra na Twoich plecach się otwierają. I zostań tutaj, jak długo potrzebujesz. Następnie przyciągnij ręce do kolan, powolutku się unieś, głowa idzie sobie ostatnia. I jeszcze usiądź sobie na piętach, czyli stopy są podwinięte, grzbiety stóp będziemy wyciągać. Wydłuż kręgosłup. Wdech. Wyciągnij się i z wydechem skłon do boku. Wdech, wydech, druga strona. I spróbuj robić taką akcję przeciwną, czyli jak wyciągasz się prawą ręką, to pośladek prawy idzie do podłogi, tak żeby jak najbardziej wyciągnąć bok ciała. Wdech, wydech, druga strona. I wydech, i wracamy. Wdech. Z wydechem jeszcze zrobimy skręty kręgosłupa. Prawa ręka na lewe udo. Lewa ręka może iść sobie albo za plecy, albo tyle, ile potrafisz. Możesz za pośladek chwycić nawet. I wydłużony kręgosłup na wdechu. Jeszcze się mocniej wydłużysz do sufitu, a na wydechu bardziej się dokręcasz za siebie.
Oddychasz sobie spokojnie. Myślisz o tym, że kierujesz oddech w stronę brzucha, w stronę dolnych żeber. I na wydechu wracamy sobie. Wdech, wyciągnij się. I wydech jeszcze. Druga strona. Lewa ręka na prawe udo. Prawa ręka za plecy. Na miarę swoich możliwości. Powolutku. Na wydechu możesz spróbować dokręcić się bardziej. I na wydechu wróć. Wdech, wyciągnij się. Wydech, opuść. Jeszcze wdech. Wydech. Jeszcze na chwileczkę popracujemy z oddechem. Przenieś sobie ręce na dolne żebra po bokach ciała. Barki luźno. Zamknij sobie oczy. I z wdechem kierujesz oddech do dolnych żeber, tam gdzie są umieszczone Twoje dłonie. I z każdym wdechem starasz się napierać na dolne żebra, otwierając ręce na boki. Wdech. I wydech. Ręce się zbliżają do siebie, czyli żebra się zamykają. Wdech. Otwierasz żebra do boków, do przodu, do tyłu. I wydech. Żebra się zamykają. I znowu zostań sobie tutaj, jak długo chcesz. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam na przyszłe sekwencje i życzę miłej praktyki. Wsłuchuj się w swoje ciało, w swój oddech. Do zobaczenia. Pa, pa.